Jesteś właśnie o krok od otrzymania daru miłości boskiej. Istotne pytanie brzmi, czy przyjmujesz ten dar w sposób, w jaki Bóg tego pragnie? Bóg przekazuje Ci tę wiadomość z dwóch możliwych powodów. Po pierwsze, ktoś może próbować teraz się do Ciebie zbliżyć, a po drugie, ostrzega Cię o przyjściu osoby wyjątkowej. Dlatego ważne jest zastanowienie się, czy Twoje serce jest gotowe na przyjęcie osoby, którą Bóg Ci posyła. Rozumiemy, że nowe rzeczy mogą budzić strach. Możliwe, że już doświadczyłeś nieudanych związków, zostałeś zraniony lub oszukany, choć kochałeś bezwarunkowo. Rozumiemy, dlaczego próba ponownego podjęcia próby może wydawać się niewłaściwym pomysłem, szczególnie gdy zaufanie zostało wielokrotnie złamane. Nie chcesz tworzyć oczekiwań, a taka postawa może kolidować z Bożą wolą dla Ciebie. List do Rzymian 5:5 uczy nas, że nadzieja nie zawodzi, ponieważ miłość Boga została wylana w naszych sercach przez Ducha Świętego. Często nie rozpoznajemy darów od Boga, ponieważ działa On precyzyjnie w szczegółach, ale często nie mamy zdolności ani cierpliwości, aby dostrzec Jego boską ingerencję. To, co utrzymuje tę ograniczoną wizję, to brak nadziei i zaufania w Panu. Kiedy ktoś nie chce zaangażować się w coś, znajdzie wiele powodów, by tego unikać. Podobnie, kiedy serce kogoś jest pozbawione nadziei, ta osoba znajdzie sposób na oddalenie się od łaski Pana. Szanse mogą umknąć uwadze, a okazja do nawiązania relacji z potencjalnym partnerem jest unikana. Niektóre osoby są przekonane, że zrezygnowały z miłości i zamknęły swoje serca. W niektórych przypadkach rygorystycznie trzymają się nierealnych, światowych standardów i automatycznie odrzucają innych, nie dając im szansy na wykazanie się. Czy to brzmi znajomo? Nie próbujemy Cię przekonać do romantycznego zaangażowania się z kimś, tylko prosimy, abyś rozważył to. Jeśli masz okazję poznać potencjalnego partnera, istnieje duża szansa, że jest to związek, który Bóg dla Ciebie układa. Bóg tka ten związek dla Ciebie i Twojej przyszłej żony lub męża. Rozmawialiśmy już o znakach, które pomagają rozpoznać, czy Bóg posłał tę osobę, ale w tym tekście będziemy bardziej szczegółowo eksplorować jeden aspekt tej relacji. Otwartość serca na przyjęcie tej osoby, nawet jeśli początkowo nie podoba Ci się ta idea. Oczywiście, wszyscy pragną znaleźć swoją drugą połowę, ale mogą być chwile, kiedy Twoja druga połowa nie jest tą osobą, którą oczekujesz, lub Twoja chęć zaangażowania się w związek może być osłabiona przez nieudane próby z przeszłości. W takich sytuacjach możesz nie być gotowy na przyjęcie swojej drugiej połowy z otwartymi ramionami, wręcz przeciwnie, możesz ją odrzucać. Rozważmy najczęstsze powody tej oporu, abyś mógł ich uniknąć. Jednym z możliwych powodów może być opór wobec ponownego zakochania się, ponieważ wierzysz, że ta osoba nie jest odpowiednia dla Ciebie. Wiemy, czego chcemy, ale prawda jest taka, że nie wiemy, co jest dla nas najlepsze, szczególnie jeśli chodzi o ludzi, którzy wkraczają w nasze życie. Ludzkie serce jest łatwo wpływane przez uczucia i powierzchowność i nie może być wiarygodnym sędzią naszej przyszłej drugiej połowy. Przypowieść o Salomona 16:9 przypomina nam, że człowiek snuje plany, ale to Pan kieruje jego krokami. Możesz nie chcieć tego przyznać, ale Twoje serce prawdopodobnie już Cię kilkakrotnie zmyliło, zwłaszcza kiedy jesteś zakochany. Skłonny jesteś usprawiedliwiać działania tych osób, ponieważ Twoje serce próbuje przekonać Twoją umysł, że ta osoba jest dobra dla Ciebie. Księga Jeremiasza 17:9 potwierdza, że serce jest bardziej podstępne niż cokolwiek innego i jest zdeprawowane, kto może je zrozumieć?
Czy kiedykolwiek usprawiedliwiałeś błędy i sygnały ostrzegawcze ukochanej osoby? Miłość oznacza patrzenie przez różowe okulary. Nie jesteśmy w stanie dostrzec prawdziwych barw, bo jesteśmy oślepieni miłością. Znasz przypadki, gdy ofiary przemocy domowej mają trudności z odejściem, pomimo strasznych warunków. Dzieje się tak, ponieważ niektórzy z nich widzą tylko miłość swoich agresorów. Usprawiedliwiają oni zachowanie swoich oprawców, twierdząc, że przeważnie są oni kochający i łagodni. Główną kwestią jest to, że często nie możemy polegać na sobie samych, aby decydować, co jest dla nas najlepsze, ponieważ nasze serca nas oszukują. Jedynie Bóg wie, kogo potrzebujemy i On nas poprowadzi w tę stronę. Przypowieść o Salomona, godzina 14:12, uczy nas, że jest droga, która wydaje się słuszna człowiekowi, ale jej końcem jest śmierć. Ten werset odnosi się nie tylko do śmierci dosłownej, może to być śmierć nadziei i marzeń. Za każdym razem, gdy bardziej ufamy naszej wiedzy niż Bogu, kończymy z bólem i frustracją. Musimy uświadomić sobie naszą podatność w związkach i zacząć zaufać Panu. On poprowadzi Cię do Twojej prawdziwej miłości. W rzeczywistości może to właśnie teraz się dziać. Daj tej osobie szansę, by pokazała, kim naprawdę jest. To dotyczy również odrzucania kogoś, bo uważasz go za zbyt wymagającego lub trudnego i uważasz, że nie zasługuje na Twoją miłość. Bóg połączy Cię z kimś, kto wydobędzie to, co najlepsze w Tobie i musisz być na to gotowy. Twoja druga połowa pomoże przetestować i wzmocnić Twój charakter, a to nie jest możliwe z kimś, kogo uważasz za łatwego. Zaufaj Bożemu osądowi w tej sprawie. Innym możliwym powodem odrzucenia kogoś może być związane z rany w Twoim sercu. Złamane serce jest jedną z największych przeszkód dla przyjęcia nowej osoby. Możesz być nadal przywiązany do kogoś innego lub nadal zraniony przez coś z przeszłości. List do Filipian, godzina 3:13, przypomina nam, że powinniśmy zapomnieć o tym, co za nami i iść naprzód do tego, co przed nami. Ryzyko ponownego zranienia zawsze istnieje, ale Boża wizja dla Twojego przyszłego związku ma wiele do zaoferowania. Księga Jeremiasza 29:11 zapewnia nas, że Bóg ma plany, by nas ożywić, a nie zaszkodzić. Ma plany, by dać nam nadzieję i przyszłość. Nie będziesz nigdy w pełni rozumiał Jego wielkich planów dla Ciebie, jeśli nie odważysz się skoczyć w wiarę. Dlatego tak ważne jest, abyśmy otworzyli nasze serca i umysły na miłość, którą Bóg dla nas przygotował. Nie możemy pozwolić, aby strach i rany przeszłości przeszkodziły nam w doświadczaniu prawdziwej i boskiej miłości. Bóg zawsze pracuje w naszym życiu, prowadzi nas i chroni, i naszym obowiązkiem jest ufać Jego planowi i Jego woli. Pamiętaj, że Bóg jest zawsze z nami na każdym kroku, w dobrych i złych chwilach i pragnie naszego szczęścia i spełnienia. Nie powinniśmy opierać się miłości, którą On nam przesyła, ale zamiast tego powinniśmy przyjąć ją z otwartymi ramionami, ufając, że On wie, co jest dla nas najlepsze. Niech ten tekst będzie przypomnieniem, aby bardziej ufać Bogu, a mniej naszym własnym rozumieniom i pragnieniom. Módlmy się o otwarcie naszych serc na boską miłość i gotowość do przyjęcia błogosławieństw, które Bóg dla nas przygotował. I przede wszystkim, niech żyjemy w harmonii z wolą boską, szukając zawsze mądrości i wskazówek Boga we wszystkich naszych decyzjach i związkach. Bądź uważny i otwarty na zmiany, wiedząc, że Wszechświat zawsze o Ciebie dba. Wprowadź 10:10, aby zaakceptować tę wiadomość i jej błogosławieństwa oraz podziel się pozytywną wiadomością,
aby rozprzestrzenić dobroć. Pamiętaj, że istnieje obraz Twojej potencjalnej drugiej połowy, którą możesz teraz odkryć, czy to ktoś, kogo już znasz, czy ktoś, kto wkroczy w Twoje życie. Kliknij w link w opisie, aby zrozumieć, o czym mówię. Nie przegap ważnej wiadomości, która czeka na Ciebie w następnym filmie. Niech Wszechświat prowadzi Twoje kroki z miłością i głęboką wiarą. Amen.